To jest wieczór WTK. Dariusz Milejczak, witam Państwa ponownie i zapraszam. Sprawa molestowania kleryków w archidiecezji poznańskiej przez arcybiskupa Juliusza Peca wraca na pierwsze strony gazet. Metropolita poznański arcybiskup Stanisław Gądecki zapewnia, że w tamtym czasie biskupi pomocniczy z arcybiskupem Markiem Jędraszewskim zaalarmowali o sprawie Watykan, jednak pojawiają się także informacje, że biskupi nic nie zrobili. Jak było? Jakie są fakty? O tym już teraz w rozmowie z Piotrem Żytnickim z Gazety Wyborczej, autorem artykułu na ten temat. Dobry wieczór, Piotrze, witam cię bardzo serdecznie. Dobry wieczór, witam Państwa. Metropolita Poznański twierdzi, że to właśnie ówcześni biskupi zgłaszali przypadki molestowania do Watykanu. Tak było, czy nie? Nie, tak nie było i być może arcybiskup Stanisław Gądecki myśli, że po 20 latach ludzie będą mieli krótką pamięć. Trzeba przyznać, że rzeczywiście 20 lat minęło, to jest szmat czasu i nawet wielu poznaniaków, którzy śledzili aferę z udziałem arcybiskupa Peca, dzisiaj może nie pamiętać szczegółów. My do tych szczegółów wróciliśmy i ja mogę z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, biorę za to odpowiedzialność zarówno prawną, jak i moralną, że arcybiskup Stanisław Gądecki kłamie. Arcybiskup Marek Jędraszewski, wtedy jeszcze biskup pomocniczy w archidiecezji poznańskiej, od grudnia 1999 roku wiedział, że arcybiskup Juliusz Pec, metropolita poznański ówczesny, molestuje kleryków z miejscowego seminarium, a mimo to nic z tą wiedzą nie zrobił. Nuncjusz apostolski, który rzekomo miał się dowiedzieć o tym od arcybiskupa Jędraszewskiego, tak naprawdę dowiedział się o tym od watykańskiego kardynała Angelo Sodano i to dopiero w 2011 roku, czyli po 2 latach od momentu, gdy tę wiedzę posiedli biskupi pomocniczy z Poznania. Oprócz Marka Jędraszewskiego to byli Zdzisław Fortuniak, dzisiaj on już jest na kościelnej emeryturze, i Grzegorz Balcerek, który do dzisiaj jest prawą ręką arcybiskupa Stanisława Gądeckiego. Więc arcybiskup Gądecki może te informacje zweryfikować wprost, nie sięgając do publikacji arcybiskupa Kowalczyka, na którą się powołuje, której wiarygodność jest mocno wątpliwa, tylko może zapytać swoją prawą rękę biskupa Balcerka, jak to rzeczywiście było. Mhm. Prawda jest taka, drodzy Państwo, że 5 księży i świeckich z Poznania przez 2 lata próbowało zainteresować Watykan tymi nagannymi praktykami z udziałem metropolity poznańskiego arcybiskupa Juliusza Peca. Płacili za to absolutnie wysoką cenę. A tak naprawdę sprawy ruszyły do przodu, gdy przyjaciółka Jana Pawła II, Wanda Pułtawska z Krakowa, przemyciła do papieża właśnie tę informację o niecnych czynach arcybiskupa Peca, podczas gdy biskupi pomocniczy nic nie zrobiliby tę sprawę ujawnić, wręcz przeciwnie, sygnalistów prześladowali i robili wszystko, żeby tę sprawę wyciszać. No właśnie, ale informacja była blokowana, czy po prostu ta informacja, ona nie wypływała od wspomnianych przez ciebie biskupów, no bo ostatecznie jednak trafiła naokoło, ale jednak trafiła. Według wszelkiej dostępnej wiedzy arcybiskupi nic z tą wiedzą nie zrobili. W grudniu 1999 roku ówczesny rektor Seminarium Duchownego w Poznaniu, ksiądz Tadeusz Karkosz, dowiedział się od kleryków o tym, że arcybiskup Pec zaprasza kleryków do swojego pałacu na prywatne spotkania, oferuje przejście na ty, kusi studiami w Rzymie, pyta, czy ci klerycy nie potrzebują jakiejś pomocy, a następnie zaczyna dotykać. I kiedy nie spotyka się ze stanowczym protestem, jego ręce zjeżdżają niżej, w kierunku pośladków, w kierunku genitaliów. Gdy rektor seminarium się o tym dowiedział, nie mógł pójść oczywiście do arcybiskupa Peca, który był sprawcą molestowania kleryków, więc poszedł do jego zastępców, czyli do 3 biskupów pomocniczych. Przekazał im tę informację i następnie przez kolejne miesiące nic, absolutnie nic się nie działo. W 2000 roku ówczesny znany działacz katolicki w Poznaniu Maciej Giertych próbował nawracać arcybiskupa Peca, bo poszedł do niego i prosił, aby on zmienił swoje zachowania. To również nie przyniosło skutku. I w 2000 roku ksiądz Tomasz Węcławski, który był w tamtym czasie dziekanem Wydziału Teologicznego, razem z rektorem seminarium poszli do biskupa Grzegorza Balcerka i zaproponowali, aby 3 biskupów pomocniczych, Jędraszewski, Fortuniak i Balcerek, poszli do Peca i odbyli z nim rozmowę taką dyscyplinującą, taką przywołującą go do porządku, taką wskazującą, że no nie można po prostu molestować kleryków. Księża Węcławski oraz ksiądz Karkosz zaoferowali wręcz, że mogą wziąć udział w takim spotkaniu. No ale biskup Balcerek przekazał po konsultacji z biskupem Jędraszewskim i Fortuniakiem, że do takiego spotkania z biskupem Pecem nie dojdzie. A więc powtórzę raz jeszcze, ponieważ od tych wydarzeń minęło 20 lat i być może wiele osób już nie pamięta szczegółów, a też rola biskupa Jędraszewskiego nie została nigdy wyraźnie opowiedziana.
Biskup Jędraszewski, który później zrobił w polskim kościele karierę, bo był i metropolitą łódzkim, i obecnie jest metropolitą krakowskim, mówię to z pełną odpowiedzialnością, tuszował sprawę arcybiskupa Peca, nie nadał jej biegu i to kilku odważnych księży, płacąc za to wysoką cenę, walczyło o ujawnienie tej sprawy. A arcybiskup Gondecki, który dzisiaj ręczy za arcybiskupa Jędraszewskiego, po prostu kłamie i za to biorę, tak jak wspomniałem na początku, i moralną, i prawną odpowiedzialność. Dobrze, Piotrze, ale to wyjaśnij może naszym widzom, czy w związku z tymi zarzutami kierowanymi pod adresem arcybiskupa Jędraszewskiego, czy jemu coś grozi w związku z tą sytuacją, czy tak naprawdę pozostanie, czy może pozostać bezkarny? Osobiście po rozmowie z moimi informatorami, po rozmowie z księżmi, z byłymi księżmi, jestem przekonany, że arcybiskup Jędraszewski nie poniesie kary. Jedyne, co może go spotkać, to jak zostanie ta historia zapisana w historii, jak zostanie zapamiętana przez opinię publiczną. Czy będziemy pozwalali na to, żeby arcybiskup Gondecki po prostu wprost kłamał. Oczywiście pretekstem do tego, żeby do tej sprawy wrócić i pretekstem do tego, że arcybiskup Gondecki zabrał głos, była informacja o tym, że wpłynęło doniesienie do Watykanu z taką prośbą o zbadanie roli arcybiskupa Jędraszewskiego i ewentualne wyciągnięcie wobec niego konsekwencji. Autorka tego zawiadomienia to jest osoba prywatna, którą w ogóle ciężko zidentyfikować, ustalić. Być może ta osoba na przykład w ogóle nie istnieje, ponieważ ona nie podała w tym zawiadomieniu swojego adresu. Ona wskazała na to, że biskup Jędraszewski tymi swoimi działaniami, począwszy od roku 99 do roku 2001 czy nawet 2002, utrudniał dochodzenie kanoniczne w sprawie tych niedopuszczalnych czynów arcybiskupa Peca. Pojawia się jednak kilka problemów. Po pierwsze, minęło ponad 20 lat. W tamtym czasie regulacje kościelne dotyczące załatwiania takich spraw nie były dosyć precyzyjne, w zasadzie były absolutnie nieprecyzyjne. Poza tym, żeby można było mówić o utrudnianiu dochodzenia kanonicznego, musimy mieć pewność, że dochodzenie kanoniczne w sprawie biskupa Peca, arcybiskupa Peca, zostało w ogóle przeprowadzone. A my tego nie wiemy, ponieważ przypomnę państwu, że w tej sprawie nic się nie działo i dopiero w lutym 2002 roku, kiedy nagle media, najpierw Rzeczpospolita, potem Gazeta Wyborcza, opisały proceder molestowania kleryków, nagle po miesiącu podczas mszy świętej arcybiskup Pec złożył rezygnację. I nigdy Kościół nie powiedział, czy zostało przeprowadzone dochodzenie, czy został formalnie ukarany, czy po prostu zrezygnował, bo miał na przykład takie widzimisię. A skoro nie wiemy, czy było prowadzone formalne dochodzenie, to też trudno powiedzieć, czy można kogoś pociągać do odpowiedzialności za to, że takie dochodzenie utrudniał. Pomijając już, że gdybyśmy mówili o takim przestępstwie świeckim zapisanym w kodeksie karnym, to 20 lat przy tego typu czynie, jakiego dopuścił się biskup Jędraszewski, czyli po prostu utrudniania postępowania, to by się przedawniło. Więc ja nie liczę na specjalną karę dla arcybiskupa Jędraszewskiego, natomiast złożenie tego zawiadomienia jest oczywiście pretekstem, by tę jego rolę w wydarzeniach sprzed 20 lat przypomnieć i powiedzieć wyraźnie, że arcybiskup Pec był w pewien sposób również chroniony przez swoich biskupów pomocniczych, przez arcybiskupa Jędraszewskiego. I dzisiaj po 20 latach wiemy coraz więcej, ponieważ na przykład ukazała się niedawno książka o polskim kościele Gomora Artura Nowaka i Stanisława Obirka i oni rzucają nowe światło na relacje arcybiskupów Peca i Jędraszewskiego, wskazując, że ich dobra przyjaźń zaczęła się jeszcze w Rzymie, kiedy młody ksiądz Jędraszewski tam wyjechał, a późniejszy arcybiskup Pec był już tą ważną personą. I świadkowie, z którymi rozmawiali autorzy tej książki, wskazują też na bliską, bardzo towarzyską relację Peca z Jędraszewskim, połączoną na przykład ze wspólnymi wyjazdami nad wodę. Czyli rozumiem, że oni po prostu byli blisko, znali się bardzo dobrze. Tak, i arcybiskup Jędraszewski nie zdał po prostu testu z przyzwoitości, z moralności. O tym zresztą już 20 lat temu mówił ksiądz Tomasz Węcławski, który zresztą dzisiaj jest już poza kościołem, przyjął imię swojej żony, jest profesorem na Poznańskim Uniwersytecie i nazywa się Tomasz Polak. On już 20 lat temu powiedział, że biskupi pomocniczy nie zdali testu z moralności. Bo co powinni byli zrobić, kiedy dowiedzieli się, że klerycy są molestowani w seminarium? Powinni po prostu stanąć wręcz na rzęsach po to, żeby
doprowadzić do ukrócenia tego typu praktyk i ewentualnie również do pociągnięcia sprawcy do odpowiedzialności. A oni robili wszystko, by sprawę wyciszyć, łącznie z tym, że arcybiskup Jędraszewski posunął się do tego, że przymuszał innych księży, kiedy sprawa już nabrzmiała, kiedy wiedział już o niej Jan Paweł II, do tego, żeby podpisywali list w obronie arcybiskupa Peca, sprzeciwiający się zniesławianiu arcybiskupa, wyrażający z nim solidarność, mówiący o tym, że mamy tutaj do czynienia z jakimś propagandowym spiskiem przeciwko Kościołowi Poznańskiemu. I kiedy księża mieli opory, nie chcieli tego listu w obronie arcybiskupa Peca podpisywać, to arcybiskup Jędraszewski mówił im wprost: podpisz dla dobra Kościoła. Więc jak rozumiał dobro Kościoła arcybiskup Jędraszewski? Ano rozumiał w ten sposób, że będziemy bronili arcybiskupa molestanta, a nie doprowadzimy do tego, żeby te skandaliczne praktyki zostały ukrócone. I smutne jest, że dzisiaj po 20 latach szef episkopatu, arcybiskup Stanisław Gondecki, zamiast stanąć w prawdzie, po prostu kłamie. I bardzo chętnie i z arcybiskupem, i z jego rzecznikiem bym na ten temat podyskutował. Natomiast rzecznik Kurii Poznańskiej odmówił rozmowy, ponieważ stwierdził, że stwierdzając fakt, że arcybiskup kłamie, używam inwektyw i on nie będzie odpowiadał na żadne pytania. A ja bym się bardzo chciał dowiedzieć, co takiego Marek Jędraszewski rzekomo zrobił dla wyjaśnienia afery z udziałem arcybiskupa Peca. Ja jestem przekonany na podstawie rozmów ze świadkami, na podstawie rekonstrukcji tamtych wydarzeń, że nie zrobił absolutnie nic, a wręcz przeciwnie, robił wszystko, żeby to osoby wskazujące na te zaniedbania, żeby to sygnaliści byli ukarani, a żeby arcybiskupowi Pecowi włos z głowy nie spadł. I jest to kompromitujące, że dzisiaj po 20 latach arcybiskup Gondecki ręczy za taką osobę. To teraz nie będą moje słowa na zakończenie, ale jeden z byłych księży, którego cytuję w artykule, powiedział po prostu, że arcybiskup Jędraszewski po tym, jak się zachował, jest po prostu parszywym draniem. To były słowa tego byłego księdza, ja je przytoczyłem. Mogę powiedzieć, że arcybiskup Jędraszewski, przepraszam, nie zdał testu z moralności i przez 20 lat Kościół nie potrafił się z tą sytuacją rozliczyć. No i właśnie o tym, co przez 20 lat działo się w tej sprawie, przeczytają Państwo w artykule Piotra Żytnickiego z Gazety Wyborczej. Bardzo dziękuję Tobie za rozmowę. Państwu dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.